Moje uszanowanie. Z tej strony Krzysiek, kanał Pyk Paw. Dzisiaj będzie coś dla wilków morskich oraz piratów i niekoniecznie drogowych. Dlatego, że palę Samuel Gavit Nevi Flake, czyli tytoń, który przynajmniej na chwilę, kiedy kręcę tę recenzję, jest w Polsce dostępny. Ten przedrostek Nevi oznacza, że tutaj do bazy, którą jest w tym wypadku Virginia oraz Latakia, siknięto rumu. W istocie tu widać, że te płatki, bo to jest są flaki są ciemne, wchodzące w czerń o zapachu z jednej strony owocowym, z drugiej strony skórzanym od lataki, a z trzeciej strony otulonym takim, takim lekkim zapachem po smakiem wanilii, którą bym identyfikował z użytym po prostu rumem. No i cóż. Jest to dość mokre, delikatnie to podsuszyłem, wrzuciłem dzień wcześniej do komina i na drugi dzień zapaliłem. Co teoretycznie powinno nieco wspomóc palność takiego zajzajera. Natomiast, jak już to odpalimy, to przede wszystkim o dziwo dość mocno uderza słodycz i owocowość virginii. Takich trochę sfermentowanych owoców, jak to w wypadku właśnie bazy yy, gawitowskiej, yy, ale też taki smak trochę jakby jabłkowej melasy do shishy. To jest dość taki popularny smak, jeżeli chodzi o, o nargile. Jeżeli ktoś z Was palił yy, nargile, na pewno ten smak też kojarzycie. I on tutaj jest delikatnie obecny. Towarzyszy mu oczywiście tutaj skórzaność od lataki. Skórzaność jest słowem kluczem, ponieważ ta latakia nie jest specjalnie śliwkowa. W zasadzie w ogóle nie kojarzy się z wędzoną śliwką. Jednakże jest właśnie taka skórzana kojarząca się z igliwiem, z lasem sosnowym, tak z takimi trochę właśnie klimatami. I ona o dziwo po prostu jest tutaj mm, na drugim miejscu. Na początku jest Virginia, potem Latakia, ale w trakcie palenia, mniej więcej od dwóch trzecich komina, czy od połowy komina, faktycznie ten zapach Lataki się dość mocno intensyfikuje, tak? dalej pozostając skórzanym i związanym z tą ściółką leśną bardziej niż ze śliwkami, ale cały czas w tle, tak? i na początku, i na końcu towarzyszy delikatny posmak rumu, który tutaj jest związany ze smakiem wanilii. Natomiast jeżeli chodzi o e, moc tego tytoniu, to tak, można się nim napalić, owszem, choć nie jest taki specjalny mocarz, jakaś średnia półka, bym powiedział. Rumnout może być nieprzyjemne dla otoczenia z uwagi tutaj na solidną porcję elataki, która dochodzi do głosu właśnie e, w trakcie palenia, a nie na samym początku. Ogólnie pod kątem tej tej bazy, tak, tych słodkich owoców połączonych właśnie z taką skórzanością i drzewnym tak, aspektem lataki. Ten produkt kojarzy mi się z inną rzeczą ze stajni Samuela Gavita, mianowicie z Balkan Flake'em. Z, z tym, że Balkan Flake jest pozbawiony tego lekkiego posmaku wanilii i myślę, że podobnie jak Balkan Flake i Nevi świetnie po prostu potrafiłby dojrzeć. Myślę, że ma on do tego bardzo duży potencjał związany z wyraźną bazą słodkiej, owocowej Virginii, która po latach naprawdę mogłaby bardzo ten tyton jeszcze podkręcić. Natomiast trzeba tutaj odnieść się do jednej rzeczy: mianowicie. Jeżeli chodzi o płatki, tak, flejki od Samuela Gavita, to nie wiem, czy ja jestem w jakimś spektrum autyzmu czy coś, ale dla mnie to gówno po prostu jest absolutnie niepalne. Wiem, że są osoby, które po prostu. którym to idzie jak z płatka. Świetnie się im to pali, jest super, nie wiem, jak to robią, nie mam pojęcia. Wiem, że są osoby takie jak ja, które cokolwiek nie zrobią, czy podsuszą wcześniej, czy dają mokre, czy rozdrobnią, czy nie rozdrobnią, czy po prostu nabiją dzień wcześniej, czy nabiją i zapalą później, czy nabiją od razu i zapalą, czy bardziej ugniotą, czy dadzą ten tyto nieco luźniej, żadnej różnicy to po prostu nie robi, co chwilę to się odpala, jest to dość frustrujące, męczące i z tego względu ja po prostu sam siebie nigdy, ale to nigdy, nie kupuje płatków Samuela Gavita, to Dostałem akurat próbkę, więc jaka jest tutaj finalna, finalna ocena? Jeżeli chodzi o smak tak, i potencjał do dojrzewania, naprawdę bardzo dobry tytoniu. Jeżeli chodzi o palność, jest bardzo źle. Nawet w stosunku do innych produktów Samuela Gavita, które wiadomo, że nie są palne. Mówimy tu cały czas tylko o flakach, bo ich forma ready Wrap, czyli takich wstążek, jak na przykład nie wiem Skiff Mixer czy tam Golden Glow, który jest takim coś pośrednim między wstążkami a połamanym flakiem, tam jest wszystko ok. Ale przy płatkach, no to, jeżeli akurat należycie do spektrum osób, które się z tym męczą, tak? to szkoda się po prostu pchać, no chyba, że planujecie naprawdę przełamać się tak i na siłę starać się opanować ten żar. Ja naprawdę dziękuję. Co bym nie zrobił? Jakich bym rad zastosował? Nigdy to po prostu w moim przypadku nie działa, no ale to jest to jestem ja i moje dwie lewe ręce do utrzymywania żaru. Także tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś impresje związane z tym tytoniem, a pewnie macie w końcu dostępny jest na naszych półkach sklepowych. Zapraszam, żeby się podzielić. Natomiast jeżeli chcecie wesprzeć mnie w tworzeniu tych filmów, zapraszam na moje konto na Patronite. Link podany w opisie. Wszystkim dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.